Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Że ja mam żeglować, kiedy na morzu ciemna noc. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na kolejny koncert z cyklu Szanty w Lubinie. W klubie pod Muzami wystąpi zespół North Cape, jeden z niewielu od lat konsekwentnie wyrażający swoją fascynację morskim folkiem oraz pieśniami a cappella. Oryginalne brzmienie, wyjątkowy styl z podkreśleniem najdoskonalszego instrumentu, jakim jest ludzki głos. North Cape w niedzielę 24 listopada o godzinie 18. Bilety 25 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu. Zapraszamy. Mobilne akwarium przyjechało do Lubina. Do wtorku mieszkańcy mają niepowtarzalną okazję stanąć oko w oko z tymi wyjątkowymi drapieżnikami. Cztery rekiny czekają przed lubińską galerią Kuprum Arena. Rekiny, które można oglądać przed lubińską galerią Kuprum Arena, uratowane zostały z katastrofy ekologicznej w Meksyku. Dwa żarłacze, rekin wąsaty i lamparci, pływają w gigantycznym akwarium w 15 tysiącach litrów morskiej wody. Zapewnienie odpowiednich warunków i utrzymanie równowagi biologicznej dla rekinów w akwarium to bardzo ekstremalne wyzwanie, ponieważ wbrew pozorom rekin jest delikatną i bardzo wymagającą rybą. Było to ogromne wyzwanie, aby stworzyć warunki, w których mogłyby funkcjonować rekiny. Tutaj nad tym rekinarium, nad tym akwarium jest całe laboratorium, które pracuje nad tym, aby te warunki były odpowiednie. To są odpowiedni dobór składników wody, odpowiednie filtry, łącznie z filtrami, 70 filtrów, 40 filtrów biologicznych. Wiedzę na temat sztucznego środowiska dla rekinów posiada jedynie kilka osób na świecie. Wśród nich jest właściciel mobilnego akwarium Fabrice Lessier, naukowiec, ekolog, biolog morski, który w najbliższy wtorek odwiedzi Lubin. Naszym celem jest obalenie mitu o krwiożerczości rekinów. Rekiny zabijają rocznie od 5 do 10 osób, podczas gdy człowiek w tym samym czasie zabija od 50 do 100 milionów sztuk rekinów, mówi koordynator akcji Żywe Rekiny SOS Sea. Według danych w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bezpowrotnie straciliśmy wiele gatunków rekina. Nasze nastawienie ludzi do rekina jest takie, że no jest to krwiożercza bestia. Należy je tępić, należy je poławiać, odławiać, wykorzystywać jakieś ich części ciała do różnych celów. Mobilne akwarium zainteresowało wielu Lubinian, którzy już pół godziny po otwarciu postanowili pierwszy raz w życiu stanąć oko w oko z rekinem. Na szczęście przez szybę. Malutkie, nie? Coś mi się zdaje, że trochę większe byłyby, nie? Ale nie, ale fajnie, bardzo fajnie zobaczyć takiego. Bo jeszcze nigdy nie widziałem, znaczy byłem we Wrocławiu, tylko co tam we Wrocławiu, ale tu widzę tak z bliziutka, fajnie tak się patrzy. Rekiny można oglądać od dziś do wtorku włącznie w godzinach od 10 do 18. Bilet ulgowy kosztuje 8 zł, a normalny 12.